Drogi jubilacie i szanowni państwo, ten cytat z Cycerona na okładce nie jest przypadkiem. Jest to nawiązanie do tych starorzymskich cnót Złotego Wieku, które, jak nam się wydaje, jubilat reprezentuje. Przede wszystkim ta wspomniana w tytule pracowitość, sumienność, nieuleganie rozmaitym popularnym lub mniej trendom badawczym, ogromna samodyscyplina, którą potrafi narzucić i sobie, i swoim uczniom, często w krytycznych dla nich momentach, to mówię z własnego doświadczenia. Umiejętność pochylenia się także nad sprawami lokalnymi i zaangażowanie obywatelskie, bo w czasach, kiedy bardzo dużo pisze się o community archaeology, profesor Buko community archaeology uprawiał i uprawia od lat i świadkiem na to są i mieszkańcy, i samorządowcy z Sandomierza, Radomia, Chełma i wielu innych miejscowości. Owocem tego pokarmu dla ducha jest lista publikacji profesora, która jest imponująca, możecie ją tu państwo znaleźć. Owocem tego jest tych 52 autorów, którzy w czasach szalejącej punktozy poświęcili swój czas, żeby napisać teksty dla jubilata i własnej po części przyjemności. Owocem tego jest ponad prawie 200 nazwisk na tablicy gratulacyjnej. Owocem tego są nasze najserdeczniejsze życzenia, aby ta lista publikacji się wydłużała, aby pan profesor służył nam przykładem i naukowym, i zaangażowania w sprawy codzienne. Pozwolę sobie zatem w imieniu redaktorów, autorów, wszystkich, którzy wpisali się na tablicy gratulacyjnej, wszystkich obecnych i nieobecnych uczniów, przyjaciół, współpracowników pana profesora, wręczyć tę oto książkę.